Będąc w temacie liczb całkowitych musimy porozmawiać o inkrementacji i dekrementacji. Inkrementacja i dekrementacja to dwie operacje, których celem jest zwiększenie wartości zmiennej o 1 lub zmniejszenie wartości zmiennej o 1. Inkrementacja zwiększamy o 1, dekrementacja zmniejszamy o 1. Jest to operacja, która występuje zarówno w procesorach, jak i w większości języków programowania. Jak to robimy w Javie i w ogóle po co stosujemy inkrementację i dekrementację? Zacznę od tego do czego stosujemy. Czasem potrzebujemy po prostu zwiększyć wartość zmiennej o 1, na przykład po to, żeby przejść przez kolejne elementy kolekcji. Możemy mieć na przykład listę imion osób, które zaprosiliśmy na naszą imprezę na nasze urodziny. Tak więc żeby przejść przez całą listę, musimy zwiększać wartość zmiennej o 1 i pobierać każde kolejne imię. To zresztą za jakiś czas zobaczymy w praktyce. Teraz to może wydawać się jeszcze takie, może zbędne, niepotrzebne, ale w programowaniu jest to naprawdę potrzebne i inkrementacji i dekrementacji używamy naprawdę często. Przede wszystkim inkrementacji. Inkrementacja jest tak naprawdę jedną z najważniejszych operacji, które mamy w programowaniu. Teraz stworzę nowy projekt, nazwę go "inkrementacja", "dekrementacja". Wszystkie pozostałe ustawienia zostawiam bez zmian, czyli tutaj dodajemy sample code, ale nie generujemy tego kodu z tymi onboarding tips. Wybieram create, wybieram this window. No i projekt został utworzony. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga, jeżeli chodzi o Was. Nie musicie do każdego z tych ćwiczeń, do każdej z tych lekcji tworzyć nowego projektu. Ja to robię po to, żeby później wszystko umieścić na GitHubie, żebyście mieli dostęp do tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o Was, bez problemu wystarczy usunąć to, co napisaliśmy wcześniej i kontynuować naukę. Zadeklaruję teraz zmienną typu integer o nazwie A i przypiszę wartość 2. I teraz przypominam. O tym co robiliśmy przed kilkoma minutami. Jeżeli chcieliśmy zwiększyć wartość zmiennej o 1, mogliśmy robić to w następujący sposób. Teraz wyświetlę jeszcze tę zmienną, żebyśmy zobaczyli, że faktycznie mamy tutaj 3 i analogicznie, gdybyśmy dali tutaj minus, mielibyśmy 1. Jeżeli chodzi o inkrementację i dekrementację, to w Javie mamy do tego specjalny operator plus plus. Jeżeli chcemy zwiększyć wartość zmiennej a o 1, robimy to w następujący sposób. Piszemy a++ i widzimy, ta wartość została zwiększona o 1. Gdybyśmy tutaj znowu dali a++, to znowu zwiększymy o 1. Analogicznie a-- -minus i a--. -minus. Dwa razy odjęliśmy jedynkę, tak więc zostajemy tutaj z zerem. I to jest prawie wszystko, ale musicie wiedzieć, że istnieją po dwa sposoby inkrementacji i dekrementacji. Istnieje postinkrementacja oraz preinkrementacja i analogicznie postdekrementacja i predekrementacja. O co tutaj chodzi? Jakie są między nimi różnice? Pokazuję to już na przykładzie. Zaczynamy od inkrementacji. Jeżeli zrobimy A++, to jest to postinkrementacja. Mamy tutaj trójkę. Jeżeli dodamy tutaj plusy przed literą A, przed nazwą zmiennej, to jest to pre -inkre inkrementacja. No tutaj mamy też 3. Tak więc mogłoby się wydawać, że żadnej różnicy między tymi dwoma sposobami nie ma. Tutaj nie ma, ponieważ zwiększaliśmy wartość zmiennej A w tej linii 4 i nic z tą zmienną A nie robiliśmy. Dopiero tutaj, w tej linii numer 6, wyświetlamy A. Ale właśnie to zachowanie zmieniłoby się Gdybyśmy inkrementacji dokonali tutaj. Spójrzcie, robimy A i mamy 2, robimy plus plus A i mamy 3. O co tutaj chodzi? W jaki sposób ta pre- i post-inkrementacja działa? Zasada działania jest tak naprawdę bardzo prosta. Jeżeli dokonamy post-inkrementacji, czyli tego w jakimś wyrażeniu, tak jak tutaj, a tym wyrażeniem jest system out A. To najpierw zostanie wywołane to wyrażenie ze zmienną A o tej wcześniejszej wartości, a dopiero później nastąpi inkrementacja. Natomiast preinkrementacja, jak sama nazwa wskazuje, ona dokona się jeszcze przed wyświetleniem wartości zmiennej A. Czyli Najpierw zwiększymy wartość zmiennej A, a dopiero później wykonamy system out println. I stąd właśnie ta różnica, że tutaj mamy trójkę. A jeżeli damy tutaj plusy za A, to najpierw zrobimy system out println i dopiero później po wykonaniu tego wyrażenia dodamy jedynkę do A i zaktualizujemy wartość zmiennej A o 1. Zresztą tutaj nam IntelliJ to podpowiada, mówi nam, że the value changed at a++ is never used. Czyli mówi nam o tym, że nigdzie już tej zmienionej wartości nie używamy. No właśnie, gdybyśmy teraz zrobili tutaj kolejną linię i tutaj wyświetlili wartość zmiennej a, to już zobaczymy różnicę. Jeżeli plusiki dodamy tutaj, to będziemy mieli wyniki 3 3. Analogicznie Z dekrementacją minus minus A działa tutaj OK, 1, 1. Jeżeli dodamy minusy po zmiennej A, czyli zrobimy postdekrementację, to ta dekrementacja nastąpi dopiero po tym, jak wywołamy system out println. 2, 1. Prawda jest jednak taka, że w programowaniu najczęściej będziemy używać postinkrementacji oraz postdekrementacji.